uczestnicy naszego dziękczynienia w rodzinie od najmłodszych do najstarszych znajdą coś dla siebie. Przygotowaliśmy bogatą i zdrową... Radio Koncita, proszę Państwa. Uczmy się tolerancji, uczmy się miłości, żebyśmy nie robili afer. Każdy człowiek przed Panem Bogiem będzie rozliczał się sam. Syn nie poniesie niesprawiedliwości ojcowskiej, ani ojciec synowskiej. Księga Ezechiela i cała Biblia swojej mądrości pokazuje, żeby człowiek się ocknął, żeby człowiek wiedział, że nie ma co w paradę wchodzić. Nawet z Biblią, proszę Państwa, bo Biblię tu w Warszawie wyrzucają do śmietnika. Mamy bardzo dużo takich egzemplarzy, proszę Państwa, które były ocalone na bruku, na trawie, na krzaku.